Ze mną Sali Tuari, Grappling Kraków. Serdecznie gratulujemy zwycięstwa. Potrzebna była dogrywka do tego, żebyś pokazał swoją wyższość nad rywalem. Witam wszystkich. Tak jak wszyscy widzieliśmy, była potrzebna dogrywka. Naprawdę przeciwnik bardzo trudny, bardzo ciężki. Plan był taki, żeby poboksować, ale ze względu na to, iż była duża publiczność moich znajomych, chciałem się postarać o walkę, o wygraną przed czasem. Niestety to był mój błąd, co poskutkowało właśnie tym, że była potrzebna dogrywka. Warto wspomnieć o tym, że właśnie reprezentujesz klub z Krakowa. Dzisiejsza gala odbywa się w Krakowie. Było słychać doping publiczności, który na pewno chyba ci pomógł. Tak, naprawdę ten doping w tej walce akurat był niezbędny. Podejrzewam, gdybym walczył na terenie przeciwnika, mogłoby to być różnie. Także bardzo wam dziękuję, że przyszliście mnie dopingować. Wielkie wyróżnienie, bo walczyłeś o puchar posła Józefa Lasoty. Jak oceniasz włączanie się takich osób jak poseł w takie inicjatywy? No, uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Ten sport jest dosyć młody, jeżeli chodzi o rynek polski, europejski. Także bardzo fajnie z ich strony. Dziękuję. Moim Państwa gościem był Salim Tuari. Dziękuję bardzo. Przy okazji chciałem podziękować wszystkim osobom, które przyszły mnie dopingować. Moim trenerom Paweł Kotaba, Marcin Dudek, kolegom z klubu z grapplingu Kraków. Naprawdę bardzo dziękuję oraz moim sponsorom, którzy mnie wspierają. Jesteśmy już po ostatniej walce MMA. Ze mną pan poseł Józef Lasota. Witam serdecznie. Proszę powiedzieć, jak ocenia pan dzisiejszą walkę? Podobają mi się te walki, szczególnie te ostatnie. No i nie mówiąc o tym, że dziewczyny, które były bardzo, bardzo dzielne, to myślałem sobie, zastanawiałem się, jak to jest oglądać walkę kobiet. I okazuje się, że rzeczywiście to można też mieć z tym przyjemność. Znaczy, na pewno te dziewczyny, które ze sobą rywalizują, walczą, no, mają tą technikę opanowaną, ale nie ma w tym takiej nachalnej agresji. Jest po prostu technika i to mi się podobało. A dzisiejsza gala, 12, no walki były niektóre naprawdę wspaniałe. Ja nie znam się na tym aż tak dobrze, żebym mógł ocenić od strony technicznej, ale chociażby ta ostatnia walka o pas Koloseum, to po prostu była rewelacja. Jedna z walk była objęta pana patronatem, ponieważ była to walka o puchar posła Lasoty. Co pan sądzi o tamtej walce? No tak się składa, że wygląda na to, że te walki, które są o mój puchar, bo pierwszy puchar wręczałem w Wiśniczu, drugi tutaj, te walki są bardzo dobre. Ja myślę, że to jest dobra okazja, żeby dalej zachęcać i będę fundował dalej puchary na następnych galach. Rzeczywiście walka była dobra, podobała mi się.
A co pan sądzi o edukowaniu młodych ludzi właśnie w kierunku walk, edukowaniu, po prostu o ćwiczeniu takich młodych zawodników? Czy to jest użyteczne? To jest bardzo użyteczne, dlatego że ten sposób aktywności młodych ludzi, pewnego również wyładowania się i rywalizacji, która jest rywalizacją sportową, ponieważ to się odbywa wszystko według reguł. To nie jest bijatyka, to się odbywa według reguł. I ja uważam, że to jest bardzo dobry sposób na to, żeby trochę skanalizować tą agresję, która występuje, czy to na stadionach, czy często na ulicach. Także cieszę się, że to ma zdobywa coraz szersze takie powodzenie. Z tego, co wiem, to również przygotowuje się, żeby to w niedługim czasie było dyscypliną olimpijską. Także to ma przyszłość. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gala Koloseum 12, Oktagon, a razem ze mną Szychan Józef Pietras, piąty dan. Patrząc na te wszystkie walki, nie miał pan chęci wkroczyć do oktagonu i powalczyć razem z nimi? No raczej nie, ja już mam prawie 60 lat, natomiast ja takie zabawy uprawiałem oczywiście w troszkę innej formule, mówię o twardym, kontaktowym karate właśnie około 40-35 lat temu. W 76 zdałem na czarny pas, wtedy były 4 czarne pasy w Polsce, teraz mamy ich setki, ale to są wszystko efekty naszej pracy, mnie i moich kolegów. Pan był drugą osobą w Polsce, która otrzymała czarny pas. Jest to wielkie wyróżnienie. Jest pan pionierem polskiego karate oraz innych sztuk walki w Polsce. Promuje pan je dzięki swoim różnym działaniom. Można także dowiedzieć się o panu, że promuje pan i rozwija dzieci. Rozwija nie tylko karate, ale stawia na ich rozwój. To jest bardzo szlachetne. To znaczy, przez swoje doświadczenia wieloletnie zauważyłem, że jeśli pracujemy nad dziećmi, dajemy pewne bazy, podstawy, stworzyłem taki system, który dla małych dzieciaków daje rozwój ogólny i potem te dzieciaki, czy to będzie sport walki, czy to będzie nawet jakaś inna dyscyplina, pozwalają jak gdyby o wiele łatwiej tego. Zbyt mało poświęcamy na to pracy, szczególnie teraz. I uważam, że to jest konieczność wręcz, żeby dawać od małego pewne szanse, pewien rozwój. Czy chciałby pan, żeby któryś z pana wychowanków stanął kiedyś tutaj w takim oktagonie? Na pewno tak. Każdy trener liczy się, chciałby, żeby jego zawodnik odniósł zwycięstwo lub stoczył piękną walkę. Natomiast to już jest jak gdyby pewien finalny produkt. Czasami historia polega na tym, żeby człowiek stał się mocniejszy, dawał sobie łatwiej w życiu radę, a również w wymiarze sportowym mógł coś osiągnąć i odniósł swój sukces, który potem mu pomoże również żyć w normalnym życiu. I ostatnie pytanie, okiem mistrza. Jak oceni pan poziom? Poziom jest całkiem przyzwoity. Ja nie jestem specjalistą tego typu dyscyplin, aczkolwiek znam się niby z natury rzeczy. Było kilka bardzo ciekawych walk, było kilka sytuacji, nawet lekko zaskakujących zwrotów. Walka pani, to, co panie robią najlepiej. Ja z zawodniczkami w karate czasem wyjeżdżałem, czy do Holandii, czy do Stanów i dziewczyny czasem potrafią się prać bardziej niż nie jeden facet, ale to jak gdyby troszkę inna historia. Ze mną Andrzej Grzebyk z klubu Legion Team Tarnów. Zwycięzca jednej z 12 walk, bardzo dobra walka. Jaką taktykę przyjąłeś na tę walkę? Dzień dobry, witam wszystkich. Taktyki nie obrałem żadnej, po prostu wszedłem, zrobiłem to, co miałem zrobić, bo mój przeciwnik zmienił się 4 dni przed moją walką i po prostu ciężko było obrać jakąś taktykę, bo po prostu nie widzimy go żadnych walk. Na taki sukces na pewno trzeba zapracować. Jak wyglądają twoje codzienne treningi? Trenuję 2 razy dziennie, od poniedziałku do soboty. Niedzielę odpoczywam, regeneruję się, basen, sauna i te sprawy. Rano bieg, rozruch, technika. Wieczorem cardio, siłowe treningi. No i jakoś idzie do przodu. A dlaczego akurat walki w klatkach, a nie na przykład na ringu? To jest pasja. To jest pasja. A jak to wszystko się zaczęło? Zaczęło się 4 lata temu od kickboxingu. No i tak toczy się dalej, tylko troszkę pod innym kątem, bo pod MMA. Dobra, jeszcze raz serdecznie gratuluję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.